Słowo dzisiejsze potwierdzone autorytetem Jana Pawła mówi: pojednanie jest przede wszystkim miłosiernym darem Boga dla człowieka. Nie? Przychodzimy ze swoimi darami do ołtarza, niesiemy. Nie? Niesiemy nasze życie kapłańskie, niesiemy naszą służbę publiczną, niesiemy nasze życie małżeńskie, rodzinne, troskę o dzieci, niesiemy, nie wiem, trudy swojej pracy, niesiemy trudy swojej starości, niesiemy dary. I kiedy jesteśmy na tej ostatniej prostej, Bóg chce nas uprzedzić i chce nam podarować pojednanie z tymi, z którymi jesteśmy w konflikcie, z którymi jesteśmy w ostrym nie sporze, tylko w nienawiści, w wojnie. Chce nam dać pojednanie z samej głębi swojego miłosierdzia. Więc pytanie nie jest o gotowość pójścia i jednania się ze wszystkimi, tylko najpierw jest o tę gotowość przyjęcia daru od Boga. Bo to jest Jego inicjatywa. W Chrystusie Bóg jednał świat ze sobą i w Chrystusie Bóg jednał nas, podarował nam pojednanie. Inicjatywa jest od Boga. Inicjatywa jest od Boga w Jezusie. Jest taki piękny fragment w dzienniczku siostry Faustyny, jak ona mówi: nie potrafię żyć bez Boga, ale najwyraźniej On beze mnie też nie. Najwyraźniej Bóg bez nas nie potrafi żyć. I bardziej On nie potrafi żyć bez nas, niż my bez Niego. Dlatego On wychodzi z inicjatywą jednania. I kiedy jedna nas ze sobą, wtedy też jedna nas między sobą. To jest Jego dar. To jest Jego dar.